Dzień dobry, właśnie jestem po 5 km biegu. Tam widzicie w oddali bardzo daleko Wawel i jeszcze czeka mnie powrót. Ale dzisiaj dość spontaniczny temat, który tak naprawdę wyszedł na przestrzeni tego tygodnia, kiedy zauważyłem parę rzeczy, kiedy tak naprawdę zastanowiłem się nad tym, jak ja funkcjonuję, jak funkcjonują inni i tak naprawdę co z tego my wszyscy mamy. No bo nie da się ukryć, że jest tak, że jedni cały czas rozwijają się, idą do przodu, osiągają coraz więcej zarabiają, coraz więcej czy to mają, czy podróżują i tak dalej, a inni albo stoją w miejscu, albo robią naprawdę małe kroki. I dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie, jaka sprawka bobrów. Fajnie, że gdzieś tu jeszcze są jakieś bobry. Dlaczego tak jest, że jedni osiągają cały czas pewne rzeczy, a inni nie, albo po prostu się nie rozwijają? Nie bierze się to z jednej bardzo prostej przyczyny i zależy to od tego, w jaki sposób funkcjonujecie. Warto mieć świadomość, że czasem bardzo małe rzeczy, czasem nasz jeden mail, jeden telefon, jedno spotkanie może zmienić całe nasze życie i może wpłynąć na to, co po prostu będziemy mieli, czy się będziemy rozwijać dalej, czy nie. Ale rozumieją to tylko te osoby, które wiedzą, że cały czas pracują nad własną marką. I bez względu na to, czy macie własną firmę, czy pracujecie dla kogoś, czy pracujecie w korporacji, każdy z nas pracuje nad własną marką i wszystkie nasze działania, które podejmujemy na przestrzeni całego dnia, tygodnia, miesiąca i roku, wpływają na to, co możemy w przyszłości mieć. Dlatego robiąc cokolwiek, albo dajemy z siebie wszystko i dajemy maksa, albo robimy tylko i wyłącznie pod linijkę, tylko tyle, ile od nas się oczekuje. Więc, tak jak mówię, albo dajemy z siebie wszystko i robimy więcej nawet niż inni od nas oczekują i na przestrzeni czasu nam się to zwróci. Nie mówię, że nam się to zwróci dzisiaj, nie mówię, że nam się to zwróci w najbliższym okresie, ale na pewno, jeśli dajecie sobie więcej niż ktoś oczekuje, na pewno zyskacie dużo, dużo więcej. Staram się kierować w życiu zasadą, żeby obiecywać innym więcej niż ktoś oczekuje, ale żeby dowozić więcej niż obiecałem. I w 90% przypadków mi się to nie opłaca. W 90% przypadków dużo osób to wykorzystuje, w 90% przypadków nic z tego nie mam. Ale jest 10%, czy nawet mniej, przypadków, kiedy po prostu jest to game changer i wpływa na to, co się dzieje później z, czy to moim życiem, czy z tym, kogo spotykam na swojej drodze i po prostu z moim rozwojem. Dlatego tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli cokolwiek robicie, to nigdy nie wiecie, czy akurat czyta to, czy akurat rozmawiacie z osobą, która nie będzie miała wpływu na wasze dalsze losy. A trzeba wziąć też pod uwagę, że to, co robimy, też bardzo dużo osób obserwuje. I przeważnie jest tak, że jeśli prowadzicie biznes, to w większości przypadków to wasze czyny powinny robić hałas, a nie to, co wy mówicie, czy nawet nie marketing, którym ja się między innymi zajmuję. Więc jeśli po prostu dobrze wykonujecie swoją robotę, jeśli dowozicie rzeczy oraz jesteście w stanie zrobić więcej niż ktoś od was oczekuje, no to prędzej czy później się to wam na pewno zwróci. Podam wam prosty przykład, jak to działa. Jeśli ja czy to wysyłam mail, czy proszę kogoś o zrobienie czegoś dla mnie, i ta osoba się z tego po pierwsze albo wywiąże, albo zrobi to bardzo szybko, albo zrobi więcej niż ja oczekiwałem, no to później, kiedy ja będę robił kolejne projekty, kiedy ja będę miał coś na myśli, no to ta osoba łatwiej mi przyjdzie do głowy i prędzej pomyślę o takiej osobie, która
wykonała swoją robotę bardzo dobrze niż o osobie, która albo olała temat, albo zrobiła coś całkowicie pod kreską. Dlatego i to są przykłady z tego tygodnia, kiedy nawet prosząc coś osoby pracujące w dużych korporacjach, część osób albo olała temat, część osób zrobiła więcej niż oczekiwałem i zrobiła to w bardzo szybki sposób. I ja wiem, że jeśli kiedykolwiek będę cokolwiek robił, to ja do takiej osoby się odezwę. I ta osoba może już nie pracować w danym miejscu, ta osoba może szukać pracy, ta osoba może potrzebować po prostu w tym momencie pomocy. I to, w jaki sposób się zachowywała, i to, jak dowodzi tematy, i to, jak pracuje i zdaje sobie sprawę z tego, że bez względu na to, gdzie pracuje i co robi, pracuje na własną markę, przyniesie po prostu później skutek. I jestem pewien, że taka osoba, jakby jej przyszłość jest na pewno niezachwiana i stabilna. I byłem również przykładem w tym tygodniu, czy to był poprzedni tydzień, nie pamiętam, kiedy wysłałem wiadomość do jednej z osób i ta osoba nie musiała odpowiedzieć w taki sposób, jaki odpowiedziała, po prostu zrobiła więcej niż ja oczekiwałem. I jeden mail wpłynął tak naprawdę na to, że dostała propozycję współpracy, została zaproszona do pracy ewentualnie przy kolejnych projektach. Jeden mail, który nie był prośbą o pracę, ale po prostu dobrze napisany, spowodował, że osoba, która go czytała, chciała się spotkać i porozmawiać, czy dana osoba nie chce z nią współpracować przy różnego rodzaju projektach. Dlatego nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy to, co robimy w danym momencie, nie wpłynie na naszą przyszłość i nie wpłynie na to, jak będziemy się rozwijać dalej. Dlatego podsumowując, jeśli będziecie się starać, jeśli będziecie wykonywać więcej niż inni od ciebie oczekują, jeśli będziecie dawać siebie wszystko, jeśli będziecie dowozić rzeczy, to będziecie pracować na swoją markę. A jeśli będziecie pracować na swoją markę, no to w dłuższej perspektywie czasu wam się to opłaci. Oczywiście, że znajdujemy się często w środowisku osób, gdzie wiemy, że to nam nic nie przyniesie, ale pamiętajcie, że wtedy dookoła was obserwują was inne osoby. Ja sam byłem w sytuacjach, w których wiedziałem, że to, co robię i to, jak mocno się angażuję, nie przyniesie w danej organizacji mi żadnych profitów, ale wiedziałem, że osoby dookoła obserwują. Wiedziałem, że osoby dookoła, prędzej czy później znów będę miał z nimi styczność w innych miejscach, przy innej pracy. I kiedy zmieniałem środowisko, bo to też jest ważne, żeby zmieniać otoczenie, jeśli wiecie, że w danym otoczeniu się nie rozwijacie i stoicie w miejscu, no to to, co robiłem wcześniej, po prostu pracowało na moją markę, na to, w jaki sposób zostałem odbierany gdzie indziej i jakie pociągnęło to za sobą, czy to propozycje współpracy, czy propozycje pracy, czy po prostu mój rozwój. Dlatego podsumowując, jedni mają więcej i cały czas idą do przodu, bo po prostu robią więcej, ponieważ im zależy, ponieważ nie robią pod kreskę, tylko robią więcej niż się od nich oczekuje. I bez względu na to, gdzie jesteście, uwierzcie, że w dłuższej perspektywie czasu przyniesie to skutek i będziecie się rozwijać. A jeśli tak naprawdę będziecie robić tylko tyle, ile od was oczekują, no to będziecie stać w miejscu. No to osoby, które z wami współpracują, nie zaproponują wam podwyżki, nie zaproponują wam większej ilości obowiązków. A najgorsze tak naprawdę przy pracy z ludźmi jest to, kiedy dana osoba przekreśli cię w głowie. Ona ci tego nie powie i nawet nie będziesz wiedział, że ktoś z ciebie po prostu już zrezygnował i z daną osobą jakby nie jesteś w stanie już się dalej rozwijać. Także to, co ja wam radzę, to dawajcie sobie wszystko, róbcie więcej niż od was oczekują, a uwierzcie mi, że cały czas będziecie się rozwijać. Dość spontaniczny dzisiaj materiał. Mam nadzieję, że nie jestem zbyt czerwony na twarzy. Przede mną kolejne 5 km. Tak naprawdę przede mną też piękne słońce, które będzie mi ogrzewać plecy. Jest lepsze powietrze w ciągu ostatnich kilku dni, także zachęcam do
aktywności na zewnątrz. Ja za dzisiaj dziękuję. Jeśli Wam się podobał film, zapraszam do subskrypcji. Ja wiem, że to nie są filmy popularne, ale nie po to je robię. Dziękuję. Cześć.